Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 75. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Rozpoczynamy nowy czas. Nowa energia stoi do Twojej dyspozycji. Te drzwi do tego, co nowe, piękne, pełne szczęścia, spełnienia, radości, obfitości są otwarte. Ale gdy uwalniamy się z tego, co stare, rozbijamy te stare ołtarze, to często powstaje tak dużo kurzu, pyłu, mgły, że tego nowego jeszcze nie widać. Czyli to stare się rozpada, uwalniasz się od tych starych więzów, uwalniasz się od tych starych przyzwyczajeń, od tego wszystkiego, co było normalne i naturalne, ale co było niezadowalające, a tego nowego jeszcze nie widać. To tak, jakby słońce, tak jak to słońce przede mną, skryło się za mgłą. I właściwie czujesz to ciepło, czujesz to światło, ale ta mgła zakrywa wszystkie szczegóły i nie widzisz dokładnie, co jest po drugiej stronie. To jest dokładnie taki moment, w którym należy zaufać w siły wyższe, w ich przewodnictwo, w to, że są z Tobą każdego dnia. Widzą wszystko, słyszą wszystko, czyli słyszą Twoje myśli, widzą Twoje decyzje, widzą każdy Twój krok, w każdej sekundzie, w każdym momencie. I gdy zaufasz w ich energię, w to, że ta energia źródła chce dla Ciebie jak najlepiej, że ta energia źródła prowadzi Cię do szczęścia, spełnienia, miłości i obfitości, to przechodzisz przez tą mgłę, przechodzisz przez te tumany kurzu, przez ten chaos z lekkością i radością. I rozpoczynasz ten nowy czas, czas spełnienia. Ale wiesz, gdy znajdujemy się w tej mgle, gdzie jeszcze tego nowego nie widać, a to stare już się rozpada pod nogami, już nie ma się czego chwycić, bo wszystkie źdźbły trawy zostały usunięte, to pojawiają się myśli. Jeżeli te myśli są piękne, pozytywne, pełne zaufania, to idealnie przechodzisz przez tą mgłę do tego dobrego i do tego pięknego. Ale czasami te myśli są destrukcyjne. Bo gdy jeszcze nie widzisz tego nowego i tego pięknego, co siła wyższa dla Ciebie przygotowała, bo na to zasługujesz, to widzisz tylko to, co było, a nie widzisz tego, co przed Tobą. I gdy widzimy to, co było, to często mamy taką skłonność do rozpamiętywania pewnych sytuacji. I dokładnie w takim momencie, gdy należy skoncentrować całą uwagę, myśli i energię na tym, co dobre i piękne, czego pragniesz w tym nowym czasie, skupiamy się na tym, co było, na zasadzie. Gdyby mój partner, gdyby moja partnerka wtedy, kilka lat temu, postąpiła w ten sposób, postąpił w ten sposób, to moje życie dzisiaj byłoby lżejsze i piękniejsze, byłoby mi łatwiej. Gdyby moi rodzice bardziej mnie wspierali, motywowali i chwalili, to moje życie dzisiaj byłoby jeszcze piękniejsze, spełnione. A tak jestem tutaj i teraz, w tej czy w innej sytuacji. Gdyby moja chrzestna wtedy podpisała w banku dokumenty, to miałbym dzisiaj piękny dom z ogrodem na kredyt. Gdyby mój wspólnik bardziej się wówczas postarał, to nasza firma dzisiaj byłaby w pełni sukcesu. Gdybym wówczas poszła na ten kolejny kierunek studiów, gdybym wówczas
poszedł na ten czy inny kurs, to moje życie dzisiaj na pewno wyglądałoby lepiej niż wygląda teraz. To jest ta mgła. Dokładnie taka mgła, jak ta mgła, która jest w tym momencie dookoła mnie, na naszej 75. ceremonii. To jest taka mgła emocji, wody, woda to emocje, która wszystko otacza. I gdy skupimy się na tej mgle, to błądzimy. Ale gdy my mamy zaufanie w to światło, które nas prowadzi, w przyszłość, która przed nami, to przechodzimy przez tą mgłę z lekkością i radością do światła, do spełnienia i szczęścia. Czyli to jest taki czas, gdzie te myśli, te emocje próbują nas zatrzymać. Właśnie w tej przeszłości oglądamy się za siebie i wymyślamy, że gdyby te osoby postąpiły tak czy inaczej, to dzisiaj byłoby mi lepiej. Lub obwiniamy siebie. Gdybym wówczas postąpiła w ten sposób, albo gdybym wówczas postąpił w ten sposób, to dzisiaj byłoby mi łatwiej. I to jest największe niebezpieczeństwo, któremu dzisiaj stawiasz czoła. Że gdy te nowe drzwi do tego, co piękne i pozytywne, są otwarte, to należy zaufać, przejść przez nie, przejść przez tą mgłę, uwolnić się od przeszłości i skoncentrować się na Twojej słonecznej i świetlistej przyszłości. Gdy jednak skupisz się na tej mgle zawiłej, która wszystko przesłania i popadniesz myślami w przeszłość, co by było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, ale co by było wówczas, co by było gdyby, to wracasz do tego, co stare. Ale to stare jest już nieaktualne, bo ono zostało rozbite, zniszczone. Przecież uwalniasz się z tych starych więzów, z tych starych ograniczeń. To dlaczego wracasz do tego myślami, zamiast skupić się na tym, co dobre i piękne przed Tobą. To jest dzisiaj tematem naszej 75. ceremonii, takiej symbolicznej, by zaufać, przejść przez tą mgłę do przodu, skupić się na tym, co dobre i piękne przed Tobą, połączyć się z tą energią wyższą, która prowadzi Cię dokładnie w tym momencie, by Twoje życie otworzyło się. To światło, to szczęście, to spełnienie, ta miłość, obfitość i zdrowie była do Twojej dyspozycji. I to jest taki czas, gdzie, gdy pojawią się te wspomnienia, to rozpamiętywanie przeszłości, to należy się od tego uwolnić raz na zawsze. Jak to funkcjonuje energetycznie, gdy wspominamy stare rzeczy? A jak to funkcjonuje, gdy idziemy do światła? Tego dowiesz się dzisiaj na naszym spotkaniu. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, wskazówek, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym niezwykłym miejscem mocy, a jest ono bardzo tajemnicze.